Dotacje to najważniejsze źródło finansowania działań dla wielu stowarzyszeń i fundacji. Jak zwiększyć swoje szanse na ich otrzymanie? Dziś opowiem Ci o 6 najczęstszych błędach przy pisaniu wniosków o dotacje. Niezależnie od tego, czy to Twój pierwszy wniosek, czy kolejny, zadbaj o to, aby ich uniknąć. Błąd pierwszy. Nieznajomość dokumentacji konkursowej. Czyli ogłoszenia, załączników, wytycznych dla wnioskodawców. Pamiętaj, że im więcej tej dokumentacji, im więcej w tym treści, które musisz przeczytać, zrozumieć i przyswoić, tym masz większe szanse na to, aby Twój wniosek o dotację był dobrą odpowiedzią na potrzeby grantodawcy. Jest to dla nas pewnego rodzaju drogowskaz, który będzie nas prowadził w procesie przygotowywania, planowania i opisywania naszego wniosku o dotację. Koniecznie przeczytaj wszystko bardzo dokładnie i nie raz. Najlepiej zrób to na początek, w trakcie tworzenia swojego wniosku i na koniec, kiedy przygotujesz już całość, zanim klikniesz przycisk wyślij. Jeszcze raz wróć do dokumentacji konkursowej, wypunktuj sobie rzeczy, które musisz znaleźć w swojej ofercie, a potem sprawdź, czy tam je zapisałaś, zapisałaś. Drugi najczęstszy błąd to brak projektu. Czyli zaczynasz od działań, bo te działania masz w głowie. Przekładasz je do wniosku o dotację. Trochę brakuje kontekstu, trochę brakuje diagnozy, opisu odbiorców i kolejnych etapów logiki projektowej. Uwierz, że komisja konkursowa czyta bardzo dużo złożonych wniosków, ofert. I bardzo łatwo po lekturze iluś takich przygotowanych przez organizację wniosków zobaczyć, że nie ma w tych ofertach projektu. Projekt jest bardzo ważny. Projekt po kolei będzie Cię prowadził. Po co, dlaczego, jak i jak to sprawdzę. Więc zrób ten krok wstecz. Zanim zaczniesz pisać swój wniosek, usiądź, zastanów się, stwórz projekt, przejdź etapy logiki projektowej, a potem dopiero wszystko to włóż w ofertę, we wniosek. Trzeci błąd jest blisko projektu. Dotyczy celów i rezultatów. To są dwa bardzo ważne elementy logiki projektowej i wniosku o dotację. I z tym mamy często kłopot. Cele może określić w dokumentacji konkursowej grantodawca. Musisz je wyłapać, znaleźć, przenieść do oferty i odnieść się do nich. Możesz stworzyć swoje cele szczegółowe, ale to ważny kawałek, nie można go pominąć. Druga rzecz, która się często zdarza, to właśnie nieumiejętność zapisania rezultatów. Tu też przeczytaj bardzo uważnie dokumentację, czyli wracamy do kroku pierwszego. Zobacz, czy były bardzo wyraźne wskazówki, jakie rezultaty są potrzebne i jakie są wskaźniki tych rezultatów. Jeżeli ich nie było, musisz je samemu wymyśleć. Pamiętaj o zasadzie, że wpisuję tylko te rezultaty, które będę umiał zmierzyć. Jeżeli nie znajdę narzędzi pomiaru do danego rezultatu, zrezygnuj z niego. Tutaj namawiam Cię do powściągliwości takiego bardzo myślenia blisko ziemi i blisko tego, czy ja jestem w stanie to zrobić i sprawdzić, czy to się udało. Błąd czwarty jest znowu blisko projektu. Pamiętaj o tym, aby projektować działania, które będą odpowiedzią na ogłoszenie konkursowe, ale przede wszystkim będą odpowiedzią na potrzeby odbiorców. To też nam się często zdarza, że jesteśmy bardzo przywiązani do tego, co nasze, na czym się znamy i co uważamy, że się sprawdza. Nie zawsze musimy w tym konkursie wziąć udział. Przymierz to, co możesz, umiesz robić najlepiej, do tego, czy jesteś w stanie dla tych odbiorców te działania zaprojektować i czy one na te potrzeby odpowiedzą. Czyli nie tylko myśl działaniami, ale projektuj te działania w logice projektowej, w odpowiedzi na dany konkurs, dane cele, ale przede wszystkim tak, by było to spójne. Błąd piąty. Traktowanie dotacji jako dofinansowania działań mojej fajnej organizacji. No nie zawsze tak jest, a raczej zwykle tak nie jest. Znowu musimy pamiętać o całym kontekście. O tym, że to jest być może zadanie publiczne i na przykład dana jednostka samorządu terytorialnego robi te zadania na rzecz mieszkańców i dzieli się tymi zadaniami z organizacjami. Czyli, że muszę zobaczyć cały kontekst, tak, tych mieszkańców, ten samorząd, on ma swoje cele, swoje priorytety. Jeżeli to nie jest samorząd, a jakaś organizacja, instytucja grantodawcza,
Ona też nie robi działań przypadkowych, nie realizuje konkursów, projektów przypadkowych. Ma cały kontekst, właśnie pewne cele i priorytety. Musisz to zobaczyć, musisz się wpasować w te potrzeby grantodawcy i oczywiście odbiorców, na rzecz których chcesz działać. Dofinansowanie nie jest na Twoją organizację, jest na zadanie publiczne albo zadanie, które zleci grantodawca. Ostatni błąd, błąd szósty, ale też super ważny. Założenie, że komisja konkursowa czy osoby oceniające wnioski znają Ciebie, Twoją organizację i wiedzą, jak wspaniale działacie. Nie możesz robić takiego założenia, nawet jeżeli naprawdę jest tak, że Cię znają. Musisz pisać jasno, dość szczegółowo i tak jakby po drugiej stronie były osoby, które nigdy nie miały z Tobą nic do czynienia. One nie mogą się domyślać, co Ty miałaś na myśli. Po prostu musisz napisać zrozumiałą, czytelną ofertę. Komisja konkursowa ma pewne konkretne zadanie do wykonania. Wyłonić oferty, które najlepiej odpowiadają na potrzeby grantodawcy i wpisują się w warunki określone w ogłoszeniu. I to już wszystko. Koniec. Mamy nadzieję, że już nie popełnisz tych błędów w swoich wnioskach o dotacje. A jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat planowania działań społecznych, logiki projektowej i tworzenia projektów, zajrzyj tutaj.